Paige? Paige! I'm coming! Kłopoty. I cóż, moi drodzy, tak, niestety, wracając właśnie do moich poprzednich właśnie obstach właśnie w kontekście właśnie tego, że właśnie niestety, no cóż, bądź co bądź, ale został oczywiście stracony. I wydarzyło się to oczywiście tutaj przed chwilą na waszych oraz oczywiście na moich oczach. Jedyne co po nim zostało. Good work. No i tutaj oczywiście nie zgodziłbym się oczywiście z naszym androidem. Czy nie jest oczywiście tutaj tak dobrze wykonana robota. Niestety straciliśmy naszego ukochanego wujka, prawda? Ale oto i jest dekoder odtwarzacz. Zobaczmy, co kryje się właśnie za M-dyskiem zatytułowanym dla Jade. Jade, you inherited generosity and courage from your parents. You know, I think about them a lot. We were very close friends. I otóż to, moi drodzy, rozpoczyna się, że tak powiem, dosyć ciekawe wyznanie ze strony Page'a dla Jade, o którym wcześniej nie mieliśmy w ogóle pojęcia. A jednak zostało to przelane oczywiście w formie takiegoż właśnie klipu. No cóż, ja w tym oczywiście momencie milczę i pozwolę wam oczywiście odczuć to, co chce przekazać Page, który niestety, ale cóż, został na chwilę obecną stracony. 20 years ago, we were forced to separate because we were all having some major problems with the authorities. Your parents put you under my care. To save your life. We came to Hillis. Back then, it was a peaceful planet. I had hoped to raise you there safely. But the conflict spread. Now, you must know something. If I was able to get here, it was thanks to the Beluga, the spaceship that I designed and built with your father. It still exists. But I haven't exactly finished getting it back in top shape. You'll find the checkup report on my desk. The Beluga is at our place. You have to enter the Beluga is at our place. Oops, przepraszam. You have to enter a code into each one of the consoles to open the secret hiding place. I can't say any more on this M disk about it, but I hope this information will be useful to you if one day you have to use the Beluga. No matter what happens, good luck, Jade. Uncle Page. Dosyć ciekawe przesłanie, no i oczywiście jak na chwilę obecną bardzo smutne po tym właśnie, jak dość nieoczekiwanie utraciliśmy go oczywiście na własnych oczach. Ale jest to właśnie oczywiście pewnego rodzaju informacja, że właśnie w naszej ukochanej latarni znajduje się statek kosmiczny właśnie, który nosi nazwę dosyć ciekawą, mianowicie Beluga. Do którego oczywiście z czasem będziemy mieli szansę się dostać. A kogo my tu mamy? Strażnicy.
niczego nie podejrzewający, prawda? Shawnee, Double H has informed us about Paige. He has seen him in the hands of the Alpha Sections. Hang in there, Jade. Wrap up your report. That's the only way of saving Paige. Oczywiście. Nie mam właściwie wyjścia, prawda? Tylko to nam oczywiście pomoże, choć odrobinkę właśnie pomóc właśnie w ocaleniu Page'a, choć no nie ukrywam, jest to oczywiście w 100% teraz niemożliwe, prawda? I cóż, moi drodzy, wychodzi na to, że mamy przed sobą dwóch strażników do zlikwidowania. A jak to zrobić, gdy jesteśmy właściwie bezbronni, kiedy oni są w niesamowitym kombinezonie przywdziani? A może wykonać coś takiego? I po kłopocie. Lekkie wykrycie, prawda? Ajajaj. Taką broń oczywiście musimy bardzo uważać. Partner in distress. Ale jedna. Silniki zostały, a raczej paliwo, dopływ jego został uszkodzony. I bardzo dobrze. No cóż, tegoż strażnika chyba nie będzie aż tak bardzo trudno zlikwidować, prawda? Taki wyrzutek, który tylko czeka, ażeby go solidnie kopnąć. Miss Tyrus, I'm blocked by the flames. Double H. Miło, że jesteś, prawda? Już spieszę z pomocą. No cóż, zostaje nam tylko oczywiście wydać polecenie dla Double H. A jest to oczywiście ograniczone na... You have no other choice in the matter. You can sneak up behind the guards and strike them on their air tanks. That's their Achilles heel. We'll meet up further on. Tak jest, Double H, ale jednak pozyskałem już te wiedzę, no, będę szczery, dawno. Względem na to, że w miarę znam tę grę. Wiem, co tutaj występuje, a co nie. Jak miło, że byłeś skłonny nam to przedstawić. Oczywiście przyda się to dla innych, którzy rozpoczęliby taką przygodę z tą oczywiście grą. To poniekąd bardzo oczywiście polecam. Otóż to. Co my tu mamy? Krytycznie. No cóż, nie mam niestety i odpowiedniego pułapu, żeby zaatakować. Ajajaj. Dosyć nieoczekiwanym momencie, moi drodzy. Intruder! Intruder!
Ale i podczas walki są oczywiście... są tykalni, prawda? Wystarczy, żeby wychwycić odpowiedni moment i ruszyć z kontratakiem, prawda? Nice job. Kolejny zaszyk energii. Scanalize, okay. I zestaw piodów, prawda? Czyli jednak wychodzi na to, moi drodzy, że w nazwie troszeczkę się pomyliłem, gdyż tamte mega impulsatory, tak zwane, przydawały się do poszerzania życia naszego statku, a wychodzi na to, że nadal je prawdopodobnie, a może jednak nie, może wyżej nich już nie posiadam, ale jednak posłuży nam za to, żeby ten właśnie oto putuszkowiec mógł właśnie doznać zastrzyku właśnie nowych części mechanicznych, prawda? Pozostawić się życia. Calling all guards, hold your positions and stay on alert. Intercept and destroy. Cóż, tegoż strażnika chronią oczywiście specjalne bariery elektryczne, do których nie sposób się oczywiście przemknąć. Ale my oczywiście jesteśmy bardzo inteligentni i sprytni w dodatku, dlatego z łatwością możemy się tutaj już się przedostać, prawda? Jak już wiemy, tam znajduje się kolejny strażnik, którego oczywiście w sumie możemy zlikwidować, prawda? Wymierz to już oczywiście z głowy. Skupić się tym, na tym oczywiście oto miejscu. Tam jest wejście, jeśli się nie mylę. A tu mamy automat. Identification, okay. A Starkos restores one heart. A box of K-Bubs completely restores. A box of K-Bubs completely restores. A Starkos restores one heart of your energy. Nie zdążyliśmy, ale wiem, że tutaj oczywiście kryje się pewien gatunek do sfotografowania. Myślę, że pojawi się już za chwilkę. Rady Blabera, bardzo chciwy robak. No cóż. Aj, było, było. No trudno. Wróćmy do meritum i skupmy się oczywiście na misji. Nic tutaj po nas, prawda? Choć chciałbym jeszcze sprawdzić właśnie tamto... Nie, tutaj oczywiście. Tutaj oczywiście byłem. Ale jest właśnie jeszcze jedno przejście. Widzę, że tutaj jest to tutaj. Niestety, ale błąd, prawda? Takoweż przejście znajduje się w 100% tutaj. Tak jest, beczka Nutripulse. Cóż, nie zdziwiłby się oczywiście, gdyby tu był strażnik, prawda? Wtopa, wtopa, moi drodzy. Prawda, nic takiego już nie było, prawda? Okej, okay, to już nam jest oczywiście zbyteczne. Kierujmy się dalej. A co przed nami? Kolejne okazje do sfotografowania, prawda? Identified, dated, filed.
Bardzo strachliwe jak nas. Jak na wygląd, który mi oczywiście przypominają. A myślałem, że były oczywiście straszne. MDIS, kamera policyjna. Co tuż mamy? Obstawiam, że jest to oczywiście zapis z monitoringu, w którym znajdą się oczywiście pewne rzeczy, które rozwijają nasze wątpliwości. I cóż, a tutaj oczywiście mamy szafkę, w której znajduje się właśnie rzecz. A raczej odzież. What have they done with you? Perfecto. I've scanned it. Które z pozoru wyglądają dosyć prosto, ale przyjrzyjcie się, moi drodzy, co znajduje się tutaj. Otóż to. A jest to nic innego jak specjalnie zakodowane kody dla nas oczywiście, a żeby dzięki nim dostać się do statku kosmicznego Beluga. Problemów za nami było. Jak było się bez strat, prawda? Coraz więcej. Kolejny M-Disk. Bank danych Armii Hylian. I co prawdopodobnie możemy się po nim spodziewać? Chyba nic innego w sumie. Jak właśnie. Jak spis kategorii maszyn. Alfa. Pozwól sobie oczywiście to przewinąć, gdyż póki co nie ma to jak najmniejszego znaczenia. Skupmy się na tym, co jest ważne. Let me out of here, slave drivers! Did you undress him for packing? Murderers! Torturers! Affirmative. Jumpsuit and shoes. Everything's in the locker. No cóż. Oto urygę właśnie w momencie garniania Page'a do wychodłowców. I obstawiam, że prawdopodobnie będzie się najpierw znajdował w starej rzeźni. Później zostanie wysłany, jeśli się im to uda, choć bądźmy dobrej myśli, i tak oczywiście nie będzie. Ale mimo wszystko jednak wysłany na Księżyc. Co my tu mamy? Kolejny klucz szyfrujący, który i tym razem niestety znów nie posłuży nam nic do tworzenia tegoż. Dlatego będziemy potrzebować oczywiście klucza właśnie kwadratowego, prawda? Taki jak właśnie posiadamy teraz, jednak jest on w kształcie nieco innym. Trójkąt wszak, prawda? A cóż przed nami? Tutaj niektóre, że tak powiem, przedmioty zaczynają się powtarzać. Widzicie ten teleporter? Otóż to. Właśnie nim, dzięki niemu mogliśmy opuścić, że tak powiem, miejsce, do którego zdołali nas zaatakować DOMS. Kici, kici. Nie tak prędko. Tutaj raczej nic nie zdołamy odnaleźć. Kierujmy się wręcz więc dalej.
co przed nami. Niestety jest niesamowita przewaga, jeśli chodzi o strażników, i prawdopodobnie musimy oczywiście zaryzykować, by móc bezpiecznie przejść. Tak jest. Gdzie się znajdujemy? W centrum sterowania. Standardowo oczywiście zapis. Proszę, proszę, proszę. A co my tu mamy? Wygląda na to, że zasłony zostały choć przez chwilę zdjęte. Jednak nie ujrzało to uczucie się światła dla ludzi. Niech tamta postać będzie na swoim miejscu i posłuży nam oczywiście za dowód. Prawdopodobnie numer 2. Nigdy więcej będzie, nigdy więcej. Tutaj akurat było dosyć prosto. Did you see the Alpha section? Double H. Look at their faces, they're no longer human. They're controlled by the Doms. We must inform the entire population of this. Quick, send a picture to the Iris network. I'll continue looking for a way in. Trzymając się oczywiście wersji Double Age'a. Tak jest, nie pozostaje nam nic innego jak fotografowanie tegoż autentycznego dowodu. Good work, Shawnee. I'll publish it. I'll also transfer it to the governor. I'm sure she'll be willing to help you out again. We'll find each other sooner or later. Owszem. I cóż, raport numer 1, jeśli chodzi o fabrykę Nitro Plus, został zakończony. Teraz pozostaje nam się oczywiście bezpiecznie stąd ewakuować. Przed nami oczywiście. Nic innego jak kolejni strażnicy, prawda? Hey, hey! You alert! Alert! Szczęśliwie i do celu. Kolejny szto. Choć i on tutaj nie ma obstawy, prawda? Możemy go sobie nawet i oczywiście zostawić. Mamy wybór, prawda? Przy tej oczywiście jest nieco oczywiście nieźle poukładany labirynt. A kuku? Koniec końców klucz klucz kwadratowy, prawda? Został pozyskany. I tak. Jest zdatny właśnie do otwierania takich właśnie oto drzwi. I bardzo nam się oczywiście przyda, jeśli chodzi o fabułę, prawda? I cóż, zatoczyliśmy kółeczko, wracamy do punktu wyjścia, prawda? Coraz bliżej, by stąd uciec. A co dalej? A to już, moi drodzy, prawdopodobnie błaha rzecz, jeśli chodzi o to. Jedno machnięcie kluczem i po sprawie, prawda? No cóż, zdjęcie do pani gubernator już teraz. Upper floor? Okay, I see where you're at. We'll start the deciphering program.
I think we've got it. Try that one. Tak jest. Prosty kodzik, jakim jest oczywiście K7N7. Za chwilę wyląduje w konsoli. Nic bardziej mylnego, prawda? Co my tu mamy? Gdzież my się znajdujemy? Kojarzycie to miejsce? Otóż to. To samo miejsce właśnie, które... już widzieliśmy. Hej. Continue looking for the second intruder. The pig has been captured. They're bringing him in now. Your Excellency. Mephdis. Flom. The problem has been taken care of. My best men have found and neutralized all of the intruders. Everything's under control, Your Excellency. I'll take care of this minor detail myself. Close hatches. Cast off moorings. Okay. Lift off. Destination, the slaughterhouse. Słyszeliście? Co my tu mamy? Jojoj. W samą porę. Też niestety nie wiem. Po nim. Page. They've taken Paige! If it wasn't for you, it would have been me they took for a free ride in one of their luxury coffins. Turn ticket not included. I'll find you, Paige, no matter what. Hang in there. Terrorist strike attempted by the Iris Network at the Municipal Neutropils factory. Thanks to the Alpha Sections, the production line was fortunately saved, and a part of the gang of hoodlums were imprisoned. No niestety, ale brak mi słów oczywiście do tegoż oczywiście, powiedziałbym zapewne newslettera, gdyż oczywiście, no, Gliany muszą niestety przekonać się o tym, że
Nawet takie typu właśnie zagrywki są oczywiście manipulacją na ich samych. A wracając oczywiście, kibicuję stałych oczywiście sił Jade i mam nadzieję, że razem z wami właśnie uda nam się oczywiście szczęśliwy oczywiście i bez żadnego uszczerbku na zdrowie, jeśli chodzi o Page'a, uratować naszego ukochanego wujka. I w Xanadu oczywiście kolejna otóż perełka do zdobycia. Dziewiąta. We can get out through there, Miss Jade. No, tudzież oczywiście i... Perfecto. I've scanned it. Powinniśmy wyjść. Window, przybywaj. Ku wyjściu, prawda? We're on the right track. Exit isn't far. Znane nam oczywiście miejsce, gdzie oczywiście tutaj zaczynaliśmy. Affirmative. Behind this door lies the cursed machine they used to rob me of half my memories. Już windą raczej nie zejdziemy, możemy po prostu stąd oczywiście zeskoczyć. Zajrzymy jeszcze tutaj do laboratorium. I cóż przed nami? Znana oczywiście sekwencja, oczywiście izolacji właśnie tejże energii naszego własnego oczywiście dobra. Jest tu coś ciekawego do sfotografowania? Wszystko co na naszej drodze póki co spotykamy jest już oczywiście zapisane w naszych momentach, ale to nie. Thank you so much for all the important information. Coraz więcej i więcej, moi drodzy. Niesamowite. Ale w dość nieoczekiwanym momencie otrzymaliśmy damage. Jak nic tu po nim. Aż tak źle nic się nie skończyło, prawda? It's that. I oto jesteśmy. Dokładnie, Double H. A do niej udamy się oczywiście prawdopodobnie w następnym odcinku, gdyż moi drodzy, zbliżamy się ku końca, prawda? Ale póki przyjdzie czas na pożegnanie, obejrzyjmy to. Is Page a member of the Iris Network? Could be. Don't ask me. All I know is how much he meant to me. Looks like you're finally getting your head back together again. You back with us? Getting there. But my head is killing me. The machine gave my brain a good scrubbing. Jesteśmy, moi drodzy. Tak jest, Double H. Bardzo nam się przydasz. Ale podejdźmy nieco bliżej, by zobaczyć oczywiście zasięg. I otóż to, otóż jesteś. Cóż, moi drodzy. Na tym oczywiście, szczęśliwie oczywiście, prawda, wszak
Kończymy szósty odcinek z serii Zagrajmy w Beyond Good and Evil. Dzięki, że byliście za obejrzenie oczywiście z materiału. Nie mają oczywiście błagania, prosiłbym o zostawienie łapki w górę, jeśli materiał oczywiście przypadł Ci do gustu, spodobał Ci się i uważasz, że wykonałem w miarę dobrą robotę. Prosiłbym oczywiście o komentarze, aby oczywiście co nieco rozruszać, w cudzysłowie powiedziałbym ten Saigon, prawda? I cóż, z góry oczywiście bardzo dziękuję moim znajomym, prawda, którzy zdołali, czy wzięli się oczywiście za to, by zasubskrybować mój kanał i obarczyli, no oczywiście chyba, a raczej mnie właśnie swoim zaufaniem, gdyż jak widać, fajnie jest właśnie, gdy ktoś z tych bliższych właśnie kręgów subskrybuje takowyż kanał. Oczywiście bardzo to oczywiście doceniam i zaczynam się powtarzać ze względu właśnie na moje emocje. Muszę się oczywiście nauczyć korygować takoweż zakończenia, gdy jestem po nagrywaniu tak długiego odcinka. Ale reasumując, jeszcze raz wielkie dzięki moim znajomym za zasubskrybowanie mojego kanału i wszystkim innym oczywiście, którzy także podjęli się właśnie, może i nie próbę, ale właśnie chęci nadania mi suba. Dziękuję, że byliście. Ja nazywałem się Benio, trzymajcie się ciepło, no i cześć!